Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie z sali wystawowej Galerii BWA w Krośnie. Po tej stronie ekranu pan Marek Burdzy, główny specjalista i najstarszy stażem pracownik naszej galerii. I pan Grzegorz Stefański, historyk sztuki i szef działu merytorycznego. Dzień dobry, bardzo nam miło. Drodzy Państwo, jest to niecodzienna sytuacja. Po raz pierwszy w historii naszej galerii odbywa się wernisaż online bez udziału publiczności. Dla nas jest to sytuacja nowa. Zawsze byliśmy bardzo dumni i szczęśliwi z tego, że przy okazji każdej odsłony nowej wystawy ta sala pękała w szwach. Sytuacja jest taka, jaka jest. Mamy nadzieję, że to szybko się zmieni i za niedługo znów spotkamy się wszyscy razem w tym miejscu przy kolejnym wernisażu. Myślę, że tak będzie. Drodzy Państwo, skąd pomysł na taką wystawę ze zbiorów BWA? Otóż nasza instytucja, która ma już blisko 40-letnią historię, w czasie swojego trwania stała się właścicielem wspaniałego zbioru ponad 500 prac artystów polskich i zagranicznych. Prace te zamknięte w magazynie, w naszym archiwum, na co dzień niedostępne są szerszej publiczności. Okazjonalnie tylko wypożyczamy je na użytek różnych instytucji czy firm. I paradoksalnie ta trudna sytuacja z pandemią, z wirusem, która zburzyła nasz kalendarz wydarzeń, umożliwiła nam otwarcie naszych zbiorów właśnie dla Państwa. Wystawa, którą oglądamy, jest pierwszą wystawą z cyklu kolejnych wystaw, w trakcie których prezentować będziemy zbiory naszej galerii. Prace, które otaczają nas w tej chwili, powstały przed rokiem 89. i wszystkie odnoszą się do pejzażu bieszczadzkiego, karpackiego, dlatego że powstawały w trakcie plenerów, o których pan Marek za chwilę nam opowie. Stąd tytuł wystawy Krajobraz Karpacki 1982-89. Tak, proszę Państwa, widzą Państwo na ekranie daty. Te daty to jest w zasadzie 7 lat. Można by powiedzieć, że to tłuste lata galeryjne. W tych latach, bo w 1982 roku powstało Biuro Wystaw Artystycznych i na skutek wzajemnych uzgodnień z Biurem Wystaw Artystycznych w Rzeszowie nasza krośnieńska galeria przejęła obowiązek i przyjemność organizowania plenerów dla artystów, którzy zechcieli przyjechać właśnie tu w Bieszczady, bo tak postrzegano wtedy Krosno. Wydaje nam się dzisiaj, że w zasadzie nie jesteśmy na uboczu świata. Oczywiście lata 80. dla wielu, wielu ludzi z terenu tylko Polski, nie mówię o Europie czy reszcie świata, Krosno, a tym bardziej Bieszczady wydawały się, można powiedzieć, na krawędzi świata. Egzotyką pachniało. Tak, to pachniało egzotyką. Wydawało się wielu ludziom, a co też tam w tych Bieszczadach się dzieje? No, krążyły tak ciekawe opowieści, podsycane oczywiście przez wielu rządnych wrażeń turystów. Ale wróćmy do samej idei plenerów. I plenery, o których mówię właśnie, znalazły się, w zasięgu działań Galerii BWA w Krośnie i przez kolejne lata, trzeba tutaj jednak oddać sprawiedliwość, że oczywiście na przestrzeni dziejów różne bywają władze. Był inny system polityczny, ale jednak szczęśliwie kładziono duży nacisk na kulturę i na jej rozwój. I tak też było z działaniami w sferze plastyki. Nie dość, że galeria na co dzień prezentowała wystawy, to każdego roku jesienią, w październiku przyjeżdżało 15, 18, niekiedy nawet 20 artystów. I proszę Państwa, zwróćcie uwagę, to był najpierw ogólnopolski, a później międzynarodowy plener malarski i przez ponad 2 tygodnie, bo dawno, dawno temu plenery trwały niekiedy do 3 tygodni. Nie tak jak dziś, że niektóre instytucje organizują plenery 4-5-dniowe. I na takie plenery, kiedy przyjeżdżali artyści, no to proszę Państwa, jako ciekawostkę trzeba powiedzieć tak.
I oficjalnie mówi się o tym, że była to pewnego rodzaju forma jakby stypendialna dla artysty, bo mógł skorzystać z warunków do pracy, ale połączone to było oczywiście z pewną formą jakby wypoczynku, bo w ciekawej okolicy, czy w jakichś takich okolicznościach, które mogły służyć wypoczynkowi. I proszę Państwa, Galeria Krośnieńska organizowała te plenery w bardzo różnych miejscach. Odbywały się nad Soliną, w Polańczyku, w Lesku, w Bukowcu, w Bystrem. No, można by tak wymieniać jeszcze wiele miejscowości. Chciałbym tylko powiedzieć, że dobrze by było, patrząc z dzisiejszej perspektywy, żeby i dziś znajdowały się pieniądze na to, żeby kultura mogła poczuć, że jest no, dobrze widziana również w polityce. Oddam głos i pan Grzegorz powie dalej. I tego sobie i wszystkim artystom życzymy. Spośród blisko 50 nazwisk autorów prac, którzy znaleźli się na tej wystawie, oczywiście nie jesteśmy w stanie do każdego obrazu podejść i omówić. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia nas już na żywo. Natomiast ze swojej strony chciałbym zaakcentować obecność na tej wystawie prac twórców związanych z regionem, czy ściślej z naszym miastem. I chciałbym szczególnie tutaj zacząć od pracy, poproszę pana operatora, od pracy, która znajduje się po mojej lewej ręce. Jej autorem jest pan Adam Łyszczek, absolwent Jarosławskiego Liceum Plastycznego, a później Wydziału Architektury na Politechnice Wrocławskiej. Pan Łyszczek znany jest z tego, że w latach 75-77 był wojewódzkim plastykiem w Krośnie, później architektem miejskim w Jaśle i, co dla nas istotne, od roku 82 do roku 91, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, był dyrektorem naszej galerii BWA w Krośnie i, jak widać, z powodzeniem również zajmuje się malarstwem. I tak na wystawie znalazła się jedna z kilku jego prac z tego okresu. Jest to cerkiew, jest to druga praca z cyklu o bardzo prostej, ale wysmakowanej i przepięknej kompozycji. Tak. Myślę, że pan Adam odwiedzi nas z pewnością. I oczywiście tak. Dzisiaj rozmawialiśmy telefonicznie, zapraszaliśmy go, ale obowiązki nie pozwoliły mu. Obiecał nas odwiedzić w przyszłym tygodniu, więc i my Państwa też zapraszamy do oglądania tej wystawy. Kolejna praca związana z postacią powszechnie znaną, szanowaną, lubianą w Krośnie. To jest ten oto obraz przedstawiający krajobraz w Bezmiechowej, którego autorem jest pan Zdzisław Gil. Pan Zdzisław Gil, absolwent zabytkoznawstwa i konserwatorstwa Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Krośnie, znany jest powszechnie jako konserwator zabytków. Przez 15 lat pełnił obowiązki wojewódzkiego konserwatora zabytków w Krośnie i już od blisko 40 lat związany jest z Muzeum Podkarpackim, gdzie zajmuje się konserwacją zabytków, ale też, jak widać, zajmuje się malarstwem. Teraz chyba głównie wypowiada się w pasteli i w latach 70., 80. był częstym uczestnikiem malarskich plenerów. Jego prace bardzo charakterystyczne, rozpoznawalne, te śmiałe, długie pociągnięcia pędzla o ciekawej kolorystyce, bardzo żywiołowe, ciekawe. Pozdrawiamy pana Zdzisława, jeśli nas ogląda w tej chwili. Mamy nadzieję, że pojawi się tutaj i przypomni sobie, jak to 40 lat temu bywało. Kolejny. Pan Maciej Syrek, znany jako rzeźbiarz i nie tylko rzeźbiarz, bo jakby czytałem, ma na swoim koncie projekty architektoniczne. Również wypowiada się głównie w brązie, ale jak widać od lat też maluje. Na co dzień bardzo wesoły, sympatyczny człowiek. Tutaj pokazuje nam swoje chmurne oblicze i taki bieszczadzki krajobraz przed burzą. Jeszcze jedna praca, na którą chciałbym
zwrócić uwagę. To jest praca pani Ewy Cisowskiej. Pani Ewa Cisowska, która zajmuje się wystrojem wnętrz, zresztą jest absolwentką krakowskiej ASP Wydziału Architektury Wnętrz, w Krośnie znany animator kultury, juror wielu konkursów plastycznych, animatorka i organizatorka wielu działań w obszarze kultury, nie tylko w obszarze plastyki, ale przecież i wydarzeń muzycznych, teatralnych, z tego jakby jest znana, więc bardzo nam jest miło, że ta praca pojawiła się na wystawie. Zresztą w naszych zbiorach jest prac pani Cisowskiej bardzo wiele. Tutaj ja wtrącę się. Pani Ewa jest, można powiedzieć, szczodra na naszej galerii. To jest jedna ze starszych prac. A początkiem lat 90. otrzymaliśmy kilkadziesiąt jej prac malarskich wykonanych w technice akwareli. Tak więc gdyby nam przyszło w tej chwili przygotować wystawę jej indywidualną, jesteśmy w stanie to zrobić z naszych własnych zapasów. Tak więc jeśli można, ja jeszcze wejdę w słowo panu Grzegorzowi, bo tuż obok tego dość mrocznego obrazu Ewy Cisowskiej wisi takie malutkie płócienko, kolejne dzieło Adama Łyszczka, Droga do Terki. Wydaje się być takie nieporadne, takie wręcz dziecięce. No więc trzeba by tu Państwu zwrócić uwagę, jak wiele artysta musi pokonać swoich jakby ograniczeń, ale mówię o ograniczeniach artystycznych, aby osiągnąć tego typu prostotę. Bo tu przede wszystkim malarstwo jest wymagające, ale trzeba się ugiąć przed tym, że im prostsze, tym wydaje się być bardziej dojmujące i głębiej docierające do wnętrza, do rozumu, do umysłu odbiorcy. Krótko mówiąc, upraszczając środki wyrazu, potęgujemy siłę. No właśnie, tak można to tak w skrócie powiedzieć. Jeśli Państwo pozwolą jeszcze i Pana poprowadzę do następnej sali i pozwolę sobie tu pokazać jeden z obrazów, bo na wystawie pokazujemy trzy obrazy tego autora. Nie kto inny jak Wiktor Dżochowski, pospolicie poprzez przyjaciół zwany Dżochem, był, można powiedzieć, legendą tych bieszczadzkich plenerów. W bardzo wielu uczestniczył, więc w naszych zbiorach jego prac mamy bez liku. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że ponieważ plenery odbywały się zawsze jesienną porą, październik, no i te lasy rozciągające się wokół, no aż się prosiły, żeby wejść i poczuć magię tego lasu. Ale oczywiście Wiktor Dżochowski znany był z tego, że był, można powiedzieć, pasjonatem grzybobrania. Więc w każdym plenerze, w którym uczestniczył, można było niemal każdego dnia poczuć roznoszący się po całych ośrodkach czy hotelach zapach gotowanych, czy smażonych, czy suszonych grzybów. Bo oczywiście oprócz suszenia zjadano je na miejscu. Tak więc myślę, że to też daje jakby nam powód do tego, żeby się zastanowić. No tak, artysta przyjeżdża, ale doba ma 24 godziny, kilka godzin się śpi, kilka godzin się maluje. No i są jeszcze te godziny, które można właśnie w taki sposób spożytkować. Jeszcze tylko dodam od siebie, że pan Wiktor Dżochowski z wykształcenia jest rzeźbiarzem. A właśnie, to jest też ciekawe. A prace, które znajdują się na tej wystawie, no mówią nam, że posiadał bardzo taką dojrzałą, wyjątkową malarską intuicję. Ja nie wiem, czy obraz na Państwa ekranach oddaje to, co widzimy tu, ale to są prace bardzo wysmakowane w kolorze i mają swój charakter, naprawdę dobrze się je ogląda. Dobrze, przejdźmy. Jeszcze jedna praca, o której chciałbym wspomnieć, nie dotyczy ona twórcy
związanego właśnie z Krosnym, ale od samego początku jakby mnie ujęła, zwróciła moją uwagę. Jest to praca pana Wiesława Janasza W oczekiwaniu. Bardzo liryczna, nastrojowa kompozycja z tymi charakterystycznymi, długimi, takimi miękkimi pociągnięciami pędzla, które ten krajobraz bieszczadzki w zasadzie nam sugerują tylko. Pan Wiesław Janasz, niezwykle ciekawa postać, jest to artysta nieżyjący już, zmarł w 2016 roku. Zajmował się malarstwem, rzeźbą, scenografią, był autorem filmów dokumentalnych. Wystawiał swoje prace praktycznie w całej Europie. Wyjątkowa postać. Pan Janasz mówił o swoim malarstwie, że jest ono dla niego zapisem pewnych wrażeń w sposób uniwersalny. Jak powiedział kiedyś, czasami zwykły kontur pozwala dotknąć mi rzeczy, których nie sposób opowiedzieć słowami. I myślę, że to doskonale charakteryzuje ten obraz i jego późniejsze prace, które również są w takim melancholijnym, delikatnym, dynamicznym, lirycznym charakterze. Wtrącę się tutaj i dodam Państwu, bo sam też uczestniczyłem w bieszczadzkich plenerach, i na podstawie tego płótna artysty, który już nie żyje, zastanawiałem się, co jest takiego wyjątkowego właśnie w Bieszczadach. Więc wydaje mi się, że jest to pejzaż jakby ten rzeczywiście istniejący. Ten pejzaż jest tak zmienny, tak dynamiczny. On się wydaje, że jest jakby za każdym razem inny. I ta jego zmienność daje mi powód do myślenia, że jakbym się zbliżał do miejsca, gdzie jest mgła, która się powolutku rozsnuwa i odkrywa przede mną kolejny fragment tego pejzażu. I podobnie właśnie jest tutaj. To pan Grzegorz zauważył. Te dynamiczne plamy, one są w taki sposób położone, że jakby nie miały początku i końca. I stąd też na wielu płótnach wydaje się, że tak, artysta jakby czegoś nie dopowiedział, jakby czegoś nie domalował. Te niektóre jakby widoki robią wrażenie niedokończonych. Proszę Państwa, gdybyście pojechali w Bieszczady i sami stanęli przy sztaludze, mając umiejętność malowania, to podejrzewam, że nastąpiłoby to samo. Po prostu nie bylibyście w stanie zdecydować, czy położenie takiego tonu albo innego jest właściwe. I ciągle ma się wrażenie, że obraz jest niedokończony. Bo jest realizacją pewnego zmieniającego się ciągle aktywnego procesu. Tak, no właśnie. I chociaż są inni też artyści, i tu pozwolę sobie, żeby Państwo zwrócili uwagę na obraz zachodnio-berlińskiego artysty Matiasa Blachnego. Proszę podejść za nami. I oto ten obraz, notabene bez tytułu, powstał w roku 1989. Matias Blachny został zaproszony przez galerię poprzez artystów związanych ze środowiskiem opolskim i wrocławskim. No tam wiadomo, to są ziemie zachodnie i oni tam często utrzymywali te kontakty. I jako anegdotę opowiem Państwu taką oto historię. Matias Blachny przyjechał, bo plener, na który został zaproszony, odbywał się w Lesku. No i przyjechał do tego Leska nieco spóźniony, o dzień czy dwa. Byli zakwaterowani w zamku w Lesku. Tam wiadomo, jest hotel. No i otóż zajeżdża samochód, Mercedes, ale no, trochę niepodobny do Mercedesa. Mniej więcej w takim stylu lub podobnym to auto było pomalowane, prawda? Wielokolorowo, według uznania samego artysty. On uważał, że nie tylko płótno może stanowić miejsce do działań artystycznych. Jego samochód był jakby wizytówką jego malarstwa. Ale żeby było śmieszniej, proszę sobie wyobrazić, następnego dnia rano kierowniczka tego hotelu przybiegła do dyrektora Łyszczka, który prowadził ten plener,
i mówi: Matko Boska, proszę Pana, będzie międzynarodowy skandal. Ktoś pomalował auto tego Niemca. Na co ją uspokoił i powiedział: proszę się nie martwić, artysta sam sobie pomalował to auto. Tak więc, jak Państwo widzicie, można też podchodzić z dużym poczuciem humoru do takich wartości jak samochód, prawda? Bo dla wielu wydaje się, że nie można na takim aucie zostawić jednego śladu po błocie. No, w tym wypadku artysta był na tyle odważny, że pomalował sobie auto według własnego uznania. Chyba przepisy prawa w jego kraju na to zezwalały. A no właśnie, no właśnie, bo u nas by to było niemożliwe. Skoro już tu jesteśmy tak bliziutko, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, bo jestem w pewnym sensie osobiście związany z autorem tego płótna. Andrzej Kubat, artysta pochodzący z Przemyśla, który też parokrotnie uczestniczył w plenerach bieszczadzkich. To jest obraz zatytułowany Nad Soliną zakłócona cisza z roku 81. No i tu trzeba powiedzieć, tak jak mówił wcześniej pan Grzegorz o panu Janaszu, autor również przed kilkoma miesiącami zmarł, a zmarł w Montrealu w Kanadzie, bo tam spędził ostatnie 30 lat życia, ucząc plastyki w szkołach polonijnych i nie tylko polonijnych i prowadząc prywatne lekcje rysunku i malarstwa. Tu mamy jeden jego obraz, w tamtej części sali mamy drugi, który pokazuje artystów we wnętrzu. Proszę, teraz pójdziemy za panem Grzegorzem. Do kolejnej sali i już na progu wita nas niewielkich rozmiarów malowany na płycie obraz pani Grażyny Zającowy. Obraz ten stał się wizytówką tej wystawy, został użyty w banerach i internetowych. Pewnie ze względu na swoją ciekawą formę. Nie, tak, to trzeba oddać sprawiedliwość, że artysta nie zawsze musi, że tak powiem, wyartykułować do końca za pomocą żółci, czerwieni i błękitu, co miał do powiedzenia. Bardzo plastyczna, żywiołowa praca, dynamiczna w zasadzie. Ja mam skojarzenie, przepraszam panie Grześku, mam skojarzenie z płótnami Van Gogha. No, nieodparcie mi się to wręcz tutaj nasuwa. W jaki sposób tak, a z drugiej strony, gdybyśmy nie wiedzieli, że obraz ten odnosi się do pejzażu, moglibyśmy równie dobrze potraktować go tak, jako abstrakcję, jakąś kompozycję, w stylu Informel, tak. Prawda? Więc nie przez przypadek znalazła się ona jako wizytówka tejże wystawy. Tak. Żeby daleko nie przechodzić, to jeszcze później porównamy coś. Tu dla Państwa taka malarska anegdota. Oto jeden obraz, ale dwójki autorów. Felix Wolosenkow i Natasza Rzechomska. To są Rosjanie, którzy w 1988 roku byli na plenerze. Obydwoje żyją w obecnym Sankt Petersburgu, wtedy jeszcze Leningrad, tak właśnie. I proszę zobaczyć, oni zobaczyli Bieszczady przez pryzmat. Proszę, mamy krówkę, mamy konika, prawda? Ale jest w tej wyobraźni coś takiego bajkowego, ale rosyjskiego. Tak, właśnie. Tak, ja tu wręcz myślę, jest jak w bajce o żar ptaku, prawda? No, kolor i jakaś taka bajkowość, no nie do przecenienia. Myślę, że młodzi widzowie, którzy do nas przyjdą, na pewno na to zwrócą uwagę. A jeszcze tuż obok kolejne płótno. I proszę przypomnieć sobie, jak pokazywaliśmy Wiktora Dżochowskiego, bardzo agresywne kolorystycznie, oczywiście w skali koloru dopełniających, tam była taka oranżowa żółć i taki fioletowy błękit zestawiony, prawda? Czyli duże zbocze góry, nie wiadomo dlaczego tak żółte, bo jeśli jesienią malowane, to rzepak już nie kwit, prawda? A tu proszę, jaka cisza, jaki spokój. Jaka delikatność na tafli wody. Jakby zupełnie inny autor tego dzieła. Wszystko stonowane, zgaszone, wytłumione, uspokojone.
prawda? Jeden człowiek, a tyle wrażeń. Jeszcze teraz niech pan się obróci w tę stronę i pokażemy kolejne płótno Wiktora Dżochowskiego. I tu państwo patrzycie i myślicie sobie, no niemożliwe, żeby jeden artysta w tak różny sposób malował. Okazuje się, że można tak robić, bo wszyscy się przyzwyczailiśmy, że jeśli już mówimy artysta, no to no kto? Aha, Pablo Picasso. Wiadomo, uproszczone, zrytmizowane, skubizowane i tak dalej. Inni powiedzą, a po co nam tam jakiś Picasso? Przecież my mamy Zdzisława Becińskiego. Jak Beciński, no to tylko formy jakieś takie oniryczne, przerażające, prawda, wręcz ożywione trupy. No kiedyś się mówiło na takie malarstwo turpistyczne, prawda? No a tu mamy do czynienia z artystą, który swobodnie się porusza. Czy w tego typu obrazowaniu, prawda? Dużo zwykłych, prostych form i ładnie zestawionych, ciekawych, albo taki właśnie romantyczny obraz, jak przed chwileczką oglądaliśmy. Ja myślę, że jeszcze wróci pan Grzegorz do osoby pani Grażyny Zając-Sowy. Chciałbym nawiązać, dziękuję panie Marku. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli jeszcze jedną pracę tej autorki. To jest ten obraz zatytułowany Niebieski. I o ile większość prac na tej wystawie odnosi się bezpośrednio do natury, w jakiś tam sposób przestylizowany, o tyle prace pani Zając-Sowy wybiegają poza ten naturalizm. Tu mamy do czynienia z czymś na pograniczu, z abstrakcją, z czymś, co może jedną nogą tkwi w malarstwie figuratywnym, a drugą jest już gdzie indziej. Ale na tle innych prac są naprawdę bardzo śmiałe, wyjątkowe i warto obejrzeć. Zapraszamy państwa serdecznie na żywo. Jeszcze prosimy się tu obrócić. Pokażemy kolejne płótno Macieja Syrka. Tam państwo mogli zobaczyć taki chmurny, burzowy pejzaż, prawda, który by wręcz nasuwał nam skojarzenia, że autor to jakiś taki człowiek, no, mruk, prawda, nieprzystępny, antypatyczny. A tu, proszę, mamy do czynienia z wybuchem koloru. No, człowiek burza radości wręcz, można powiedzieć. Ale kto nie zna Macieja, niech żałuje. No, my go znamy. I nawet tu widzę taki lekki uśmiech. Tak, właśnie. Tak więc myślę, że oczywiście w sztuce też jest potrzebne to, co i w normalnym życiu, prawda? Reagujemy różnie, no, ale nie powinniśmy, tak powiem, epatować przypadkowych widzów swoimi złymi humorami. Więc, a właśnie, jeszcze kiedy mówiłem o Matiasie Blachnym, artyście z Berlina Zachodniego, nadmieniłem, że został zaproszony przez różnych znajomych artystów związanych ze środowiskiem wrocławskim i opolskim. I tu, jeśli się państwo teraz obrócicie, to chciałbym pokazać państwu taką oto akwarelę autorstwa Anny Jańskiej-Maciuch. Bez tytułu, z roku 85. No właśnie, i to jest artystka, która wiele lat swojego życia spędziła właśnie w Opolu. Jej mąż pokazuje w innej sali też niewielką taką pracę, Jan Maciej Maciuch. A w tej chwili obydwoje artyści mieszkają w Rzeszowie i są związani z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przejdźmy jeszcze może do głównej sali, że będziemy w miarę starać się jakoś podsumować to, co tutaj oglądamy. Ach, byłoby nam umknęło. Proszę jeszcze tu się zatrzymać i pokażemy państwu artystę, który mieszka nieopodal, a więc w Sanoku, pan Jerzy Wojtowicz. Niewielkie płócienko, jak przypuszczam, no zgaduję, tego typu biała bramka na boisku sportowym. Ja też widziałem, kiedy inny z moich kolegów, już starszy dużo, a byliśmy razem na plenerze w Rzepedzi, jest tam boisko sportowe i pan Kazimierz Wiśniak, bardzo ceniony scenograf i artysta, malarz krakowski, namalował bardzo podobny motyw.
właśnie tę bramkę i ten kawałek boiska z tutaj z piękną przestrzenią zapełnioną kolorową jesienną aurą. Tak więc, jak widzicie Państwo, powtarzają się również motywy. Jak dożyjemy i będziemy pokazywać z lat 90. w kolejnej odsłonie tego cyklu, to postaramy się pokazać Państwu tamten obraz Kazimierza Wiśniaka. Prosimy do tej sali. Tutaj jeszcze zwrócę uwagę na płótno Zdzisława Gila. Kolejne płótno, już pan Grzegorz tam przybliżył państwu jego postać, zresztą któż by skrośnian nie znał pana Zdziska Gila. Tuż obok mamy również z Krosnem przez lata związaną artystkę Stanisława Olszańska-Marszałek, która można powiedzieć w pierwszych latach działalności Liceum Plastycznego, wtedy jeszcze w miejscu Piastowym, była tam nauczycielem, a przez dwa lata również dyrektorem. Oto jej obraz z roku 89. I przejdźmy bardzo. Jeszcze tu, pan Grzegorz opowie parę słów o bardzo, tym płótnie. Bardzo ciekawy, wyjątkowy w tym zestawie obraz. Jego autorem jest pan Pilicides, który z pochodzenia jest Grekiem, mieszkającym w Polsce. I w taki oto sposób widzi połoninę caryńską, i to obraz, który wkracza gdzieś w obszary surrealizmu. Tak, jakimś. Tutaj można śmiało powiedzieć, że to jest już wręcz surrealizm. Że tu pejzaż, ten motyw plenerowy gra drugą rolę, prawda, czy trzecią wręcz. Tak więc nie chcielibyśmy Państwa zanudzić, bo już ponad pół godziny spędziliśmy z Państwem. Cieszymy się, że nas oglądacie i że nas słuchacie. Cóż byśmy chcieli? No chcielibyśmy, żeby epidemia się skończyła, żeby ci, którzy kochają sztukę i kochają artystów, przyszli wreszcie do nas, do galerii, bez obawy, że się zarażą. I cóż, no chcemy dla Państwa być otwarci. Mamy nadzieję, że tak było do tej pory i tak będzie również w przyszłości. Prawda, panie Grzegorz? Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy. Odwiedźcie nas Państwo już od poniedziałku. Tak, już oczywiście. Poniedziałek jest oczywiście tym dniem niby dla galerii i muzeów zamkniętym, ale my tu jesteśmy. Więc każdego dnia od 8 do 16, a w weekendy od 9 do 15, czyli w soboty i w niedzielę. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy. Na razie pięknie dziękujemy i do spotkania ponownie na wirtualnym ekranie waszych komputerów.